Jak mi się wydaje, to kilkakrotnie wspomniałem, że jestem książkoholikiem. Pewnie wspomniałem również, ale teraz też wspomnę, że jestem historykiem. Zamiłowania, nie z wykształcenia. Jestem historykiem zawziętym. Sam siebie tak nazywam, bowiem często zawzięcie sam na przekór sobie. Poświęcałem historii wiele czasu i sił. Kiedy zobaczyłem Kozaków Zaporowskich, bo o tej książce chcę dzisiaj Wam opowiedzieć, kiedy ją zobaczyłem, padłem wręcz na kolana, upraszając wydawnictwo Bellona o egzemplarz do rekomendowania. Moim ukochanym okresem historycznym są czasy Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej. Jej obraz wciąż według mnie czeka na odarcie z fałszywych treści komunistycznych, bowiem wiadomo, jak to było w filmie, mowa szlachta rozpijała chłopów. Pomimo tego fałszywego obrazu zakochałem się w opisach szarży husarskich, w zagończykach, zakochałem się w Najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Kozacy Zaporoscy Lecha Podchorodeckiego są książką od początku do końca historyczną, ale bez obaw. Pomimo tego napisana jest lekkim i wręcz melodyjnym językiem. Czytając, miałem wrażenie, że trafiłem na najwspanialszy wykład, jaki można sobie wyobrazić. Kto z nas wie, kim byli kozacy? Oczywiście, przecież Bohun wbijający sztylet w stół. No przecież, hej sokoły, omijajcie pola, lasy, doły. Ano właśnie, tak nam się wydaje. Z książki dowiadujemy się, jak wyglądało wesele kozackie, gdzie publiczne pokładziny, czyli noc poślubna, były tak naturalne, jak wyjście do supermarketu. Dowiadujemy się też, skąd przyszły do nas pisanki. Co najważniejsze, dowiadujemy się, czym naprawdę była sicz i co tak naprawdę znaczy słowo kozak. I już za to należy się autorowi wielkie podziękowanie. Każda strona książki niosła mi osobiście niewypowiedzianą radość. Opisy bitew, a szczególnie bitwy, które do dziś stanowiły zagadkę. O jakiej bitwie mówię? Ano, mówię o bitwie pod Batochem. Właśnie ten opis był dla mnie największą radością. Paradoksalnie, bo ponieśliśmy tam wielką klęskę. Bowiem do dziś tak mało wiemy o bitwie, w którym zginęła elita elit. W czasie tej bitwy zginęło bowiem 3,5 tysiąca doborowej szlachty. 3,5 tysiąca husarii zostało zasztyletowane niczym barany w rzeźni. Zgadzam się z innym pisarzem, z Jackiem Komudą, że właśnie od tej bitwy zaczyna się początek końca Najjaśniejszej. Bo gdyby dziś wymordować najlepszą część armii amerykańskiej, podejrzewam, że Ameryka również padłaby na kolana. Najważniejsze dla mnie jest to, że w Kozakach mogłem spojrzeć na batoh oczyma kozaka. Jak dziecko z najlepszej zabawki cieszyłem się, czytając o tym, jak kozacy bronili się w taborze. Jak o tym również. I jako jedyni wygrywali w tym czasie z husarią. I jak potrafili ogień zaświecić w oczy Krymowi i Konstantynopolowi. Nic więcej nie powiem, bo już i tak przekroczyłem czas. Powiem tylko jedno. Chcecie? Przeczytajcie.